Siemaneczko widowie, nie będzie dziś live'a, bo się rozjebałem kurde dzisiaj na dachu. O i pies mi szczeka, musi zawsze ktoś, coś zawsze musi mi przeszkodzić w nagrywaniu materiału. Kora, zjebałem się dzisiaj na dachu, no. Śmieszna koszulka, ale fajna. Rozjebałem się dzisiaj na dachu. Pierwszy raz od z czasu. Spadłem na grzbiet, na plecy, nie? To jest gwoli wyjaśnienia dla tych, którzy nie wierzą. Rozjebałem się, nie? I znowu mam rękę porozpierdzielaną całą. Jak widzicie. Ale żyję. Hula. Jak to się mówi hula, to jeszcze dobrze, nie jest źle. I dlatego nie zrobię live'a, bo naprawdę chcę poleżeć. Chcę, jak to się mówi, wylizać rany. Pozdrawiam chłopaków z Zamościa i cały Zamość. Pozdrawiam, bo byli dzisiaj u mnie. I nie zrobię tego live'a, bo spadłem na plecy, kurde, z 2-3 metrów spadłem na plecy. I naprawdę one mnie bolą. Boli mnie noga od piłki nożnej, słuchajcie. Może tak. Boli mnie noga od piłki nożnej, bo naprawdę jest ogromny ból. Boli mnie teraz jeszcze ręka, tak jak wam pokazuję. Trochę nieźle się rozpierdzieliłem, nie? Boli mnie ręka i bolą mnie plecy jeszcze w dodatku, nie? I nie dam rady robić live'a i siedzieć w ogóle, nie? Jeszcze brakuje, wiecie czego brakuje? Żebym połamał nadgarstek na tej ręce. I nie wiem co jeszcze. I nogę. Lewą. O. To by był komplet. Także mówię wam sorry, ale naprawdę. Słuchajcie, trochę się wyliżę i będę robił na pewno live'a. Być może nawet jutro. Być może pojutrze. Zobaczymy jak z tymi plecami będzie, bo jest naprawdę mi ciężko nawet siedzieć teraz. Zjebałem się centralnie na plecy. Na młodziaka, kurde, to całe szczęście, bo on zamortyzował mój upadek, zamortyzował, ale sam też ucierpiał. No. Pech. Rutyna gubi. Zawsze chodzę po dachach i nic się nie dzieje, a tym razem się nie udało. Rutyna gubi. A już o piłce tu już w ogóle nie wspomnę. Na razie, przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że przestaną mi te plecy boleć, wiecie, no, jak przestaną boleć mi plecy, to gramy w gałę. Autentycznie, od razu wam mówię. Jak nie urok, to... Jest takie przysłowie, jak nie urok, to... Czka. No, także przepraszam was bardzo, kurde, ale no nie wiedziałem, że dzisiaj spadnę. Na plecy. Nigdy tam nie spadałem, a pierwszy raz się stało i spadłem. Jeszcze raz pokazuję, kurde, no, to są skutki. To nie jest ściema, nie? Tylko boli jak cholera jasna. Ale dobrze. Także zapraszam jeszcze raz, nie? No wariat, no wariat, no i wszystko. Trzymajcie się zdrowo, na pewno. Jak się da, jak mi będą już jutro mniej plecy boleć, to jutro zrobimy live'a na bank. I parę fajnych filmów. Trzymajcie się.